Cześć, Aurelko. Powiedz mi, gdzie jedziemy dzisiaj? No gdzie? Do Warszawy? Nie. A gdzie? Do ciebie. No to gdzie jedziemy? Świętego Popiełuszko. Świętego Popiełuszko. Bardzo dobrze. Nie jedziemy do końca na grób, tylko na pomnik, który jest postawiony w miejscu, w którym zginął. Który prawdopodobnie zginął, albo przynajmniej został porwany, okej? Okay? I Aurelka, zobaczcie, przygotowała już na Dzień Zaduszny i Wszystkich Świętych lampiony, znicze. I chciałaby jeden wybrać specjalnie dla księdza Jerzego. Który znicz wybierzesz dla księdza Jerzego? Ten wybierzesz? Pokaż. Ten serce. Okej. Pa, pa! Gdzie jesteśmy już? Świętego Popiełuszki. Tak, to jest miejsce porwania Jerzego Popiełuszki. Jesteśmy w Górsku, pod Toruniem. Właśnie bardzo kochamy tego świętego. Ale i wierzymy, że się za nami mocno stawia w niebie. I modliliśmy się do niego o wstawiennictwo, jak jeszcze nie było dzieci. No i pewnej nocy przyszedł do mnie we śnie i zapytał się, czy kochamy Pana Jezusa. Nie mogłam wykrzyczeć, że Go kochamy, nie byłam w stanie. Może serce się rwało. On powiedział tylko, że On Was bardzo kocha i już niedługo wszystko się skończy. To była taka zapowiedź przemiany w naszym życiu, naszego nawrócenia, pojawienia się dzieci, których przez 7 lat małżeństwa nie mogliśmy mieć. I chcemy Mu za to właśnie. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.